22 stycznia Wielkość Miłosierdzia. Najpierw Żyda, potem Greka. Apostoł pisze, że zbawienie jest dla każdego, kto wierzy. Najpierw Żyda, potem Greka. Innymi słowy, jest uniwersalne. Żydzi dzielili świat na dwie grupy ludzi. Żydów i całą resztę. Ale jak podkreśla Leon Morris, to połączenie Żyd i poganin reprezentuje całą ludzkość. Ewangelia jest dla wszystkich i nie ma żadnych ograniczeń rasowych. Wspaniale wyraził tę myśl Griffith Thomas, pisząc, że zbawienie jest dla każdego, od każdego grzechu, w każdym czasie, w każdym miejscu, w każdych okolicznościach. Ogólnoświatowa potrzeba sprawiła, że Bóg dał ogólnoświatowy dar. Nic dziwnego, że Paweł rozumiał zbawienie jako Ewangelię lub dobre wieści. Nic lepiej tego nie odda. Ale zbawienie zawiera jeden warunek. Jest dostępne dla każdego, kto wierzy. Bóg nikomu nie narzuca zbawienia. Ludzie muszą je przyjąć, gdy ujrzą swoją potrzebę w kontekście mocy Ewangelii i potencjału, jaki im niesie. Wszyscy, którzy przyjmą wiarę Bożą, zbawienie, będą braćmi i siostrami w Chrystusie. Żydzi nie mają innej Ewangelii. Społeczność z Chrystusem usuwa przeszkody rasowe, ekonomiczne i społeczne. Dlatego apostoł mógł napisać: nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety, albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Chrystusie. Myśl o zbawieniu lub miłosierdziu okazanemu wszystkim jest głównym tematem listu Rzymian. Dlatego dalej Paweł pisze o właściwym traktowaniu Żydów i pogan dzięki błogosławieństwu Ewangelii. Otwarcie wyznaje, że Bóg chce się nad wszystkimi zmiłować. Z drugiej strony apostoł uważa, że Żydzi mają swego rodzaju pierwszeństwo. Podobnie nauczał Jezus, gdy mówił, że zbawienie pochodzi od Żydów. Bóg nie tylko użył narodu żydowskiego do utrzymania przymierza w Starym Testamencie, ale też posłał Zbawiciela na świat, który narodził się z żydowskiej matki. Myśl o pierwszeństwie narodu żydowskiego widoczna jest w całym Nowym Testamencie. W Dziejach Apostolskich 1:8 napisano, że gdy apostołowie otrzymali Ducha Świętego, mieli być Bożymi świadkami najpierw dla Żydów, a dopiero potem mieli iść na cały świat. Okaż Bogu wdzięczność, że i do nas dotarło Jego miłosierdzie.